Cześć, z tej strony Hubsa z 2000, a dzisiaj mam dla was zestaw z serii LEGO Creator Expert Ecto One. Zestaw został wydany z okazji powstania filmu Ghostbusters Dziedzictwo w roku 2020. Cena katalogowa tego zestawu wynosiła w roku 2020 950 zł, a mi się akurat udało zdorwać ten zestaw za 650 zł. Tutaj informują nas, że zestaw ma 2352 elementy. No i samo to pudło waży 3 kg. Z tej strony mamy funkcje zabawowe oraz sceny z filmu. A tutaj wymiary tego zestawu, czyli 47 cm długości i 22 cm wysokości. Więc tutaj otwórzmy. Mamy tutaj dosyć sporą szybę. W tym zestawie mamy 12 worków. A tutaj pewnie mamy jeszcze instrukcję. No i arkusz z naklejkami w dosyć sporych rozmiarach. No i nasza instrukcja. No i dobra, instrukcji mamy wszystko o tym Ecto One, jego historii. No i tutaj mamy twórcę tego właśnie zestawu. Tak więc ja to buduję i widzimy się za chwilę. Tak oto prezentuje się już zrobiony, zbudowany Ecto One. No i tutaj możemy podnieść klapę naszego samochodu. I od razu mamy tutaj silnik. Tutaj tą kratkę mamy zrobioną z wrotek. No i również mamy tutaj akumulator. W tym zestawie mamy sporo takich naklejek z rdzą. No i też możemy jedną z funkcji zabawowych teraz odtworzyć, która pojawiła się w filmie. Czyli wysuwające się to krzesło z miotaczem protonów. Jak chcemy je wsunąć z powrotem, po prostu przepychamy tak do tyłu. No i również jak jeździ ten nasz samochód, no to jego cały dach się rusza. I możemy również w tym miejscu kierować tym naszym pojazdem. No i dla porównania, jak duży jest ten zestaw. Tutaj jest minifigurka. Jest wielkości koła. No i Ecto One wielkości minifigurki. Którego już możecie zobaczyć na moim kanale. No, z tyłu naszego Ecto One mamy drzwiczki i możemy zajrzeć do środka. Co
To i tak tak średnio widać. No i też mamy jedną z funkcji zabawowych tutaj, czyli wystarczy, że pociągniemy tutaj za ten element i wyjeżdża nasz szafłapka na duchy na kółkach. Ona się niestety nie otwiera. No i też łatwo możemy ją tam schować z powrotem do środka. I z przodu z miejsca kierowcy mamy też paczkę pianek pionkowego marynarzyka, czyli jednego z takich głównych przeciwników naszych Ghostbusters. Mamy też tutaj również naklejki z ostrzeżeniem, że to jest niebezpieczne. No i z tej strony mamy kierownicę, no i również pedał, ale niestety go tak dobrze już w kamerze nie widać. I tą kierownicą też możemy obracać, jak i kierować. No i właśnie w tym miejscu mamy ten nasz aktywator funkcji zabawowej. Po prostu tutaj naciskamy, wduszamy tam do środka ten element. A jak chcemy go wsunąć, to wystarczy, że wsuniemy właśnie ten fotel. Drabinka, tak jak w poprzednim Ektowanie, została zbudowana ze schodków. Została zbudowana z drzwi takich od szyb. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!